dzisiejszym materiale przygotowałem dla was kulinarną ciekawostkę, coś niesamowitego, prawdziwą petardę, która rozwali twój umysł i zmieni postrzeganie dania, jakim jest kebab. Zapraszam w tym celu na wycieczkę do 100-tysięcznej miejscowości, do województwa kujawsko-pomorskiego, do Grudziądza, a tam Big Daddy i lokal, który jest w stanie za 10 zł przygotować prawdziwą petardę. Po tym filmie zmienisz zdanie dotyczące kebabów. 10 zł to jest w dzisiejszych czasach niedużo. Rosnąca inflacja powoduje to, że coraz ciężej jest za te pieniądze przyzwoicie się najeść, a tutaj wyjątek od reguły. Dlatego mordeczko, jeżeli chcesz być na bieżąco z takimi fajnymi materiałami, koniecznie zostaw tutaj subskrypcję, a następnie kliknij w dzwoneczek, żeby przychodziły ci powiadomienia o takich fajnych materiałach. Koniecznie zostaw łapkę w górę i udostępnij ten film do swojego znajomego. Pokaż mu, że w dzisiejszych czasach kebab to nie tylko kawałek placka oraz odgrzewane, zamrożone mięso ścinane z kija, tylko coś więcej. Ja zaprosiłem do dzisiejszego filmu koszyka, który będzie mi towarzyszył i wspólnie razem lecimy, przenosimy się do Grudziądza. To będzie coś niesamowitego, wow! Drodzy, docieramy już na miejsce, ulica Groblowa 8, Grudziądz, Big Daddy, a my wspólnie z koszykiem skradamy się niczym takie przyczajone wietnamskie myszojelenie i wchodzimy do środka. Ja oczywiście zawsze wchodząc do lokalu sprawdzam, jak wygląda sytuacja z mięsem. Ono jest jakby clue, jest jakby tym korem, rdzeniem tego całego naszego zamówienia, więc tutaj nie może być żadnych kompromisów. I jak sytuacja wygląda, to co tutaj widzicie, moi drodzy, to powinno być w każdej kebabowni, to powinien być standard. To jest to, co tak naprawdę decyduje o tym, czy macie do czynienia z dobrym produktem. 100% mięso, oczywiście marynowane wcześniej, samorobione, rzemieślnicze. Coś, co jest wspaniałym wyznacznikiem tego dania, jakim jest kebab. Nie kolejny baton zamrożony, owinięty folią i rzucony na placek, tylko coś więcej. Specjalna płyta do grillowania. To też rzuciło nam się w oczy. Fajnie to mięso jeszcze może sobie dojść po ścięciu. Coś fantastycznego. Moi drodzy, słuchajcie, ceny w lokalu, bo to najważniejsze. My składamy zamówienie na najtańszą pozycję. Po prostu uważamy, że jeżeli ta najtańsza pozycja jest zrobiona dobrze, to każda inna droższa powinna być równie przyzwoita. Oczywiście, menu jest bardzo rozbudowane. Słuchajcie, tutaj to jest chyba jedyna kebabownia w Polsce, którą widziałem, oferuje tyle konfiguracji kebsa, że możesz w każdym dniu w miesiącu jeść innego kebaba, to znaczy innego, czyli o innym smaku. Wybieramy najtańszego paddy oraz maczetę. Ja zdecydowanie wolę pozycje, które są troszeczkę ostrzejsze. Mięso, papryczki, jalapeno, kapusta czerwona, ogórki słodko-kwaśne, cebulka czerwona, sosy Texas Ranger i do tego piękne pomidorki koktajlowe. Małe arcydzieło sztuki, powiem ci, mordeczko moja kochana, do tego z boku delikatnie świeżutkie fryteczki. No. Normalnie jak za darmo. Ja po otrzymaniu tego, co tutaj widzicie, jestem w niesamowitym szoku. To jest najtańsze zamówienie, to jest najtańszy kebab, słuchajcie, za 10 zł i 90 groszy, bo tyle płacimy za pojedyncze zamówienie w bułce, tym razem, ponieważ chcemy obniżyć sobie koszty naszego zamówienia. Nie, ale ogólnie jak ci się podoba z wyglądu? No jest dobry. Z wyglądu pomidorki na ten, na górze. Papryczki jalapeno, bo J jest nieme. Tam widać kapustę czerwoną i frytki. I mięska, i bułeczka ładna. Mięsko mieszane. Mięsko miks. Ta kruchość, ta soczystość, ta marynata, ona w tym mięsie, które jest tutaj zaaplikowane, niesamowicie pracuje i oddziaływuje na kubki smakowe. Dla mnie petarda. Powiem wam krótko, zbierałem kilka dni myśli, aby móc o tym wam opowiedzieć. To, co przeżyłem tutaj, to, co tutaj widzicie, to jest małe arcydzieło kulinarne. Zamówienie nie jest może jakoś objętościowo wielkie. Ten kebab może
nie jest jakiś najpotężniejszy, tak? Waży może 400 gramów, ale jest smaczny. Dodatkowo suroweczki, wszystko to ze sobą pięknie komponuje. Świeżutka właśnie kapustka czerwona, która w niewielkiej ilości sobie tutaj gości. Co do sytości, ona, ta bułka jest w zupełności wystarczająca na taki podstawowy posiłek. Oczywiście dla większych głodomorów są większe pozycje. Ja chciałem sprawdzić tą podstawową. Bułka nie przecieka, chrupiąca. Zobaczcie, tak powinien wyglądać kebab za 10 zł. Petarda, prawdziwa petarda wizualna i eksplozja smaków właśnie w jamie ustnej. Soczyste mieszane mięso z wołowina oraz kurczak. A ta wołowinka to jest unikat. To jest unikat, bo o ile kurczaka możecie jeszcze spotkać w lokalach. Czasami zdarza się, że jakiś lokal przyprawia, samemu nabija, marynuje mięso, to tutaj ta wołowina, ona moim zdaniem robi niesamowitą robotę. Jeżeli chodzi o przygotowanie tych kebabów, wszystko widzicie, obserwujecie, możecie sobie obejrzeć to, jest to wszystko podane wam na tacy. Petarda, zobaczcie ile tego jest, ile ludzi tutaj zamawia. Ale zapytam jeszcze o zdanie koszyka. Jego zamówienie, Paddy, oczywiście będzie tutaj miało jakieś znaczenie. To jak wrażenia po spróbowaniu tego kebabika? Wołowinka 100%, bardzo dobra. Czuć sosik polany na nią. Fryteczki podkreślają, tutaj patrzcie, frytki podkreślają bardzo smak tego kebaba. Jestem zaskoczony lokalem, wystrój bardzo ładny. Kebab wyśmienity, z najwyższej półki. Wchodząc do lokalu, zobaczyłem donery, które się kręciły. Mięso od razu było ścinane na bieżąco. Nie ma tak, że leży sobie i się podgrzewa, tylko od razu ścinają na bieżąco i to jest właśnie dla nich plus. Do tego wołowina jest 100% tak samo jak i kurczak. Więc polecam. Cóż można więcej dodać? Grudziądz, ulica Groblowa, najtańszy rzemieślniczy kebab w tym mieście, robiący wow. Testowałem już w Grudziądzu kilka kebsów i nie były one jakoś specjalnie wyróżniające. Ten akurat robi petardę, robi różnicę i to jest lokal wyróżniający się nie tylko lokalnie, ale też w skali kraju. Myślę, że absolutnie ma to swoją przyszłość, jest tam dużo ludzi i ten lokal będzie naprawdę cały czas otwarty. Zapraszam tu wszystkich niedowiarków, którzy chcą sprawdzić, czy jest rzeczywiście, jak mówię, dla mnie absolutna sztos, petarda, wyróżniający się lokal, wyróżniający się kebab na skalę naszego kraju. Będę to powtarzał i myślę, że będę też polecał następnym ludziom. Kulinarna ciekawostka. Zapraszamy do pięknego Grudziądza. Wszystkich, którzy są zainteresowani. Grudziądz, piękne miasto. Mi się podoba Grudziądz, naprawdę fantastycznie. No i jeżdżą tramwaje, jak ktoś lubi. A my, słuchajcie, dzisiaj podsumowując, ostatecznie moja ocena spokojnie 9 na 10. Nie wiem, czy w kraju będzie jakiś lokal, który będzie w stanie za dychę zaoferować mi coś ładniejszego. 10,90 to jest cena, która dla mnie osobiście jest bardzo niska za to, co otrzymujemy. No i jak, mordo, po konsumpcji? O, smakowało, bardzo pyszne i polecam. Oj, Miłosz, ty to napolecasz, ale szczerze, zarąbiste wrażenia, w lokalu bardzo fajny wystrój. Ogólnie ceny są przystępne, jak ktoś ma ochotę, może spróbować sobie zawodnika droższego. My dzisiaj spróbowaliśmy najtańszego. I był jak z obrazka, czy nie? Był jak z obrazka. Jak z obrazka, moi drodzy, słuchajcie, warto, polecamy miejscówkę na Groblowej. Groblowa 8, jest gitara. Grudziąc. Tak więc, mordeczki, trzymajcie się teraz, ale pamiętajcie, nad moją głową przycisk do subskrypcji i po boku dwie poprzednie produkcje. Tak więc, słuchajcie, podajcie na Instagrama MR Krycha, na którym będzie zdjęcie z właśnie tego miejsca. Tak więc, mordeczki, trzymajcie się teraz cieplutko, do następnego filmu, cześć!